Opowieść w odcinkach w Radio Kot. Posłuchaj. Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Kariera Nikodema Dyzmy. Rozdział trzeci, odcinek szósty. Dyzma wyciągnął zegarek. 7:30. Co? Już? Ach, to muszę iść do pawilonu, bo mi później kolacji nie dadzą. Żegnam. Szkoda. Chciałem jeszcze panu wiele rzeczy opowiedzieć. Niech pan jutro przyjdzie tu o tej porze. Przyjdzie pan? Dobrze, przyjdę. I jeszcze jedno. Niech pan, broń Boże, nie przyznaje się nikomu, że mnie widział i ze mną rozmawiał. Daj pan słowo honoru. Daję. No, wierzę panu. Chociaż zarówno nazwisko, jak i wygląd świadczą, że pochodzisz z gminu, a chamy przecie honoru nie mają. Żegnam. Zawrócił się na pięcie i poszedł elastycznym krokiem wzdłuż dębowej alei. Za nim, w niezgrabnych podskokach, biegł ratlerek. Wariat, rzekł głośno Dyzma, gdy zniknęli na zakręcie. Na pewno wariat, ale naopowiadał mi rzeczy. U tych wielkich panów zawsze takie różne świństwa bywają. Może i mówił prawdę? Cholera, kunik. I powiada, że łajdak. A co mi tam do tego? Machnął ręką i zapalił papierosa. Z oddali doleciał niski, głęboki głos gongu. Kolacja. Dyzma wstał z ławki i poszedł w kierunku pałacu. Koniec rozdziału trzeciego, odcinka szóstego. Czytał Paweł Kot.